źródło rozumności człowieka nazywamy duszą. Prawda? Dusza to jest ten powód niematerialny, niezniszczalny zresztą, nieśmiertelny, jak powiedzmy Arystoteles i Arabowie powiedzą, który napędza całą działalność i aktywność typowo ludzką. Nie ma dobrych dowodów na przeciwną jakby twierdzenie, że nie było ewolucji. Ale wie pan, z tego by wynikało, że Bóg nie ma udziału w powstawaniu człowieka. Nie, może tylko my nie wiemy, jaki ma udział, albo źle to definiujemy. To też rozumiem tę trudność. Tylko chodzi o to, że nie należy wobec tego, prawda, tak akcentować ewolucji. Nie. Ja nie wierzę w ewolucję, na przykład jako filozof, prawda. Uważam, że nie było takiego. Ja nie przykładam do tego wiary, do ewolucji. To znaczy, nie mogę odrzucić faktów. Nie, ale proszę pana, przepraszam, jeżeli mówię nie wierzę, to nie znaczy, że odwołuję się do wiary religijnej czy jakiejś, prawda, przekonań typu no, choćby no to, intelektualnego. Może z punktu widzenia logicznego. Ewolucja nie może wyprzedzać stwarzania. Bóg stworzył, bo bez tego będziemy... Bóg, jak rozumiem, rzekł, stań się w momencie wielkiego Big Bang. Wystarczy, może to wystarczy. Może w tym zawarte było wszelkie stworzenie. No być może, bo to są różne teorie na temat tego Big Bangu, prawda? I ta angielska jest taka upowszechniana, przynajmniej w polskiej prasie, w polskiej telewizji. Tylko czy to rzeczywiście tak było, czy to nie było trochę inaczej, prawda? Że... Ja nie wiem, ale... Szczegółów nie znamy procesu ewolucyjnego, niemniej wydaje mi się, że większość ludzi zajmujących się naukami przyrodniczymi, począwszy od fizyki, po biologię molekularną, jednak akceptuje proces ewolucji. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby można było ten proces odrzucać. Jest oczywiście pytanie otwarte, czy była gdzieś w tym procesie ewolucji jakaś ekstra ingerencja boska, prawda? Po to, żeby właśnie na przykład z tego Neandertalczyka lub z jakiegoś innego, z innej gałęzi stworzyć człowieka, ale ja myślę, że to byśmy wchodzili bardzo w jakieś sprawy spekulacyjne. Generalnie jesteśmy przekonani, że ewolucja jest procesem nieźle udokumentowanym naukowo. Ale sformułowanym przez określone osoby, prawda? Tak, ale w pewien rytualny sposób. To znaczy formułuje się pewną tezę, która jest sprawdzalna i albo się ją potwierdza, albo falsyfikuje. Wszelkie próby falsyfikacji ewolucji zakończyły się co najwyżej bardzo wątpliwymi wynikami, a jakby kolejne fakty zbierane w sposób często nieprzewidywany, znaleziska, których w ogóle nie przewidywaliśmy, dowodzą raczej jej istnienia. Także próba wysnucia dalszych hipotez w oparciu o te już istniejące, takich na przykład, że jeżeli w punkcie A 200 milionów lat temu było coś, a w punkcie B 100 milionów lat temu było coś, to pomiędzy tym a tym 150 milionów lat temu powinno być coś pośredniego. Kopiemy w warstwie pośredniej i znajdujemy coś właśnie pośredniego. Pan profesor, przepraszam, że tak ingeruje, odnosi się do czasu. Czas nie jest jakimś tutaj, prawda, bardzo ważnym elementem. Dlaczego? Czas to jest po prostu mierzenie ruchu tylko, jak Arystoteles określił. No od narodzin do śmierci na przykład. Ale po prostu od narodzin do śmierci to już określone. W tym wymiarze, w jakim dusza dostała, żeby oddziaływać z ciałem. No po prostu, ale nie widzę tutaj po prostu zakwestionowania tej tezy. Nie, to tej nie jest kwestionowanie, ale nie tylko podkreślenie ważności, że ten czas ma jakąś wagę. Tylko że czas ma ważność na tyle, na ile ma czas. Czas, prawda, Arystoteles według mnie przekonująco powiedział, to jest po prostu mierzenie ruchu. I teraz oczywiście, że wszystkie byty żywe są w ruchu, prawda. Szczególnie. Tak. I teraz po prostu jak z tego wybrnąć? Dla mnie czas jest pewnym, przez niektóre teorie filozoficzne, wyakcentowanym i wprowadzonym akcentem zbyt
przypisuje się czasowi zbyt ważną, jak gdyby, prawda, pozycję. Bo ja chciałbym wrócić jeszcze do tego zagadnienia stwarzania. Bóg stworzył w czasie oczywiście byty, inaczej one by się nie pojawiły, ale wyprzedza te byty, prawda. No choćby Bóg, przyczyna, stwórca. Bóg jest poza czasem. Nie możemy Bogu przypisać czasu, czyli nie wszystko jest objęte czasem. Prawda? Ale my jesteśmy, nie jesteśmy poza czasem i stworzenie nie jest poza czasem. Jak Pan mówił, Bóg w pewnym momencie świat stworzył. Stworzył tak. Czas i stworzenie w tym czasie. Tak? Tak mam rozumieć to? Tak, to znaczy Bóg stworzył. Tam powiedzmy w czasie to już są do powiedzenia. Oczywiście, no, że w czasie. Tak. Nie było czasu, była sytuacja pozaczasowa i nagle powstał czas, zaczął płynąć. Ja myślę, że tutaj to troszkę dotykamy, bo ja myślę, tak. że tu fizycy mieliby sporo do powiedzenia, naturalnie można oczywiście przedstawiać pewne formalne modele czasoprzestrzeni, w której my funkcjonujemy i w ogóle nasza trójwymiarowa przestrzeń, w której my się obracamy, jest tylko jakby fragmentem wielowymiarowej przestrzeni, w której naprawdę dzieją się zjawiska przyrodnicze. Ja myślę, że lepiej, bo myślę, że nie powinniśmy tej dyskusji w tym kierunku kontynuować, ponieważ tutaj musielibyśmy mieć znacznie więcej czasu i pewnie specjalistów w innej dziedzinie. Natomiast krótko jakby podsumowując, to, co się dzieje w naszej trójwymiarowej przestrzeni, jest pewnym fragmentem procesów, które dzieją się w przestrzeniach wielowymiarowych i to jest świat materialny, nasz świat materialny. Więc ja myślę, że oczywiście tutaj bym się troszkę jakby z panem profesorem zgodził, że ten czas nie jest jakby sprawą taką naprawdę kluczową. Niemniej, jeżeli mamy mówić o tej naszej duszy, to dla mnie w dalszym ciągu sprawa nie jest jasna, jak dusza, czyli byt jakby od naszego ciała materialnego, w pewnym sensie niezależny od mózgu, jak się z nim komunikuje. No, komunikuje się poprzez jakieś mechanizmy, poprzez jakieś oddziaływania. I jest mi trudno sobie wyobrazić, jak te mechanizmy oddziaływania pomiędzy tym bytem niezależnym, a tym naszym mózgiem, jak one się realizują. Nauka na ten temat pewnie niewiele ma do powiedzenia, poza pewnie tym, że ostatnie badania naukowe, które się prowadzą w laboratoriach dotyczące na przykład przeżyć religijnych ludzi, pokazują, że pewne obszary w mózgu są jakby szczególnie aktywne. Czy Arystoteles się godzi, że czas to jest miara ruchu. Czas się mierzy, prawda? I my możemy mierzyć, czy jakoś sobie uświadamiać, co było wcześniej i później, bo to jest mierzenie ruchu przez wcześniej i później. Bo to takie jest narzędzie, prawda, które to opisuje. Ale teraz wcześniej i później to jest chyba za ubogi świat dla wytłumaczenia wszystkiego, co się dzieje w człowieku. No, po drodze oczywiście mamy jeszcze doskonałych fizyków i tak. Newton, i Einstein, i jeżeli chodzi o teorie kwantowe, Dirac. W ogóle wydaje mi się, jeżeli mogę zwrócić uwagę, wydaje mi się, że filozofowie nie powinni za dużej wagi przywiązywać już i do Arystotelesa, i być może do, no nie wiem, z punktu widzenia teologii pewnie do świętego Tomasza Zakwinu, ale jako filozofa już niekoniecznie, ponieważ ta nauka się bardzo radykalnie zmienia. To znaczy nasze rozumienie otaczającego świata jest dosyć istotnie różne od tego, które miał, powiedzmy sobie, Arystoteles, prawda? Tylko, że po prostu świat się nie zmienia. Rozumienie świata się zmienia zależnie od wykształcenia, od kultury, od różnych, prawda, powodów dodatkowych. Świat się nie zmienia, świat jest wciąż ten sam, istnieje. Tak, możemy powiedzieć, że istnieje świat materialny, to jest jakby jeden obiekt, jesteśmy my, którzy chcemy ten świat poznać i istnieje sposób jeszcze poznawania tego świata poprzez tworzenie modeli. To jest bardzo ważne, mnie się wydaje ważne w każdym razie to, co teraz chcę powiedzieć. Otóż każde zjawisko, każdy proces poznajemy tworząc model tego zjawiska, model tego procesu i elementem tego modelu jest, bardzo ważnym elementem jest matematyka, a poza tym jest sprawa interpretacji tych zjawisk w języku ludzkim, w szczególności w języku filozofów.
Niemniej, jakby na to nie patrzeć, sądzimy, że jesteśmy w stanie poznać i zrozumieć świat poprzez tworzenie modelu. W szczególności mamy już jakieś modele funkcjonowania mózgu, modele funkcjonowania sieci neuronowych w mózgach, modele funkcjonowania struktur subneuronowych, białek, całych elementów, z których te neurony są zbudowane, modeli prądów czynnościowych i jakby dużo rozumiemy z tych zjawisk. To ale, znaczy, ale czy dusza to nie jest takim modelem? Otóż, no właśnie. To jest bardzo radykalne stwierdzenie, że dusza jest modelem. Więc ja myślę tak, jeżeli byśmy powiedzieli, że dusza jest skażona bytem, tak, w pewnym sensie równoległym w stosunku do naszego ciała, to no być może chcielibyśmy jakiś model tej duszy również sformułować, tak żeby na przykład zrozumieć mechanizm oddziaływania tej duszy z naszym materialnym ciałem, a w szczególności z mózgiem, prawda? To jest i to jest ten problem, którego, z którym jakby sobie przynajmniej ja poradzić nie bardzo mogę. I zawsze jest układ przyczyn i skutków. I w człowieku skutkiem działania duszy jest ciało, a dusza jest powodem, że ciało jest, prawda, tak a tak umodelowane, że tak się zachowuje, że tak służy człowiekowi czy wyraża człowieka. To jest po prostu jedna taka uwaga, którą można tutaj jak gdyby z tym związać. Poza tym dusza tym się różni od innych elementów strukturalnych człowieka, prawda, że jest niematerialna, niezniszczalna przez to i nieśmiertelna. Jest poza tym samodzielnym bytem w całym człowieku, do którego należy jako element strukturalny. Jest substancją. Termin substancja oznacza, powiedzmy, niezależność bytową. Więc po prostu tu mam taką uwagę Arystotelesa. Arystoteles uważał, że prawda, tak są, że dusza całym człowieku, do którego należy jako element strukturalny, jest substancją. Termin substancja oznacza, powiedzmy, niezależność bytową. Więc po prostu tu mam taką uwagę Arystotelesa. Arystoteles uważał, że prawda, tak są, że dusza... Ja tu mam może być uproszczoną wizję świata, ale wydaje mi się, że tak naprawdę nasze ludzkie istnienie i tak jak jesteśmy zbudowani, cała fizjologia funkcjonowania naszego organizmu w zasadzie nie różni się od fizjologii zwierząt. Jedyna istotna różnica to tak naprawdę tkwi w mózgu. I wyłącznie. Te inne mechanizmy są nawet gorsze. To znaczy, ja jestem głęboko przekonany, że mój pies, prawda, Mygusia, jest pod pewnymi względami znacznie lepiej przystosowany do pełnienia pewnych funkcji w świecie. Ma bardziej wydolny organizm, szybciej biega, prawda, zresztą nie tylko mój pies, ale... Więc to różnica między mną a Mygusią właściwie polega głównie na tym, że mamy różne mózgi. A reszta jest sprawą drugorzędną. I jeszcze i ten element właśnie, że my operujemy rozumieniami. To jest ważny termin w refleksji naukowej, prawda, no całej Europy, świata chyba. Rozumienie. Człowiek przejawia się w rozumieniach. Ewolucja nie jest zespołem wszystkich powodów, dla których człowiek zaistniał. Jest jeszcze dobrze przyczyna sprawcza. Prawda? Nie, mówię wyłącznie o linii rozwojowej człowieka. Tak. Od praprzodków, których nie posądzamy o istnienie, o posiadanie rozumności w tym sensie, że wytwarzanie skomplikowanych narzędzi, posiadanie pewnej kultury, grzebanie zmarłych i tak dalej. Przejawy, po których sądzimy, że w nich tkwiła jakaś dusza, że raczej tamci byli bliżej tego, co sobą reprezentuje szympans, powiedzmy, niż człowiek. Ale od pewnego momentu nie. Dość jasna jest ta granica i niedawna. Czyli od pewnego momentu jest człowiek, tak? Od pewnego momentu są te przejawy człowieczeństwa. I to jest, zresztą forma fizyczna tych ludzi właściwie nie różni się już wtedy od naszej. Tylko wie pan, nigdy nie ma takiego przełożenia, prawda, na duchowość, na duszę ludzką z tych wszystkich struktur, które są zwierzętami, czy prawda, wcześniej czy później ukonstytuowanymi, jakimiś zorganizowanymi. Człowiek wyjątkowo
pojawił się wyjątkowo na mocy, tak jak powiedzmy w teologii się mówi, na mocy decyzji Boga. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Czyli nam się wydaje, że ten proces ewolucji nie dotyczy tylko jakby, prawda, samego człowieka, tylko dotyczy w ogóle rozwoju życia na Ziemi. I to, że myśmy się pojawili z naszą zdolnością abstrakcyjnego pojmowania otaczającego świata, jest jakby jednym z elementów tego całego procesu ewolucyjnego. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Tak, ale pan profesor, prawda? Czy panowie operują układem chronologicznym, prawda? No posługujemy się czasem w tym przypadku. Posługujemy się takim makroskopowym czasem, w jakim my w tej chwili żyjemy, to prawda? Chronologia nie jest sposobem rozpoznawania, mnie się wydaje, niczego. Nawet duszy, przede wszystkim duszy. Porządkowania. Tak. Ale teraz, żeby coś porządkować, to musimy to najpierw stwierdzić. Musi być, jest, prawda, istnieje. I to jest to, czym się interesują filozofowie. Istnieje to coś, czy nie istnieje? Istnieje coś takiego, czy nie istnieje? Ale w takim razie... My nie mówimy o bytach hipotetycznych, tylko o tym, co namacalnie można znaleźć. Czy to w formie żywej, czy w szczątku. Tak, więc na ile dobrze rozumiem, to dusza ludzka, na przykład moja, prawda, jeżeli istnieje, to ona nie istniała, zanim się urodziłem, prawda? Tak myślę. Razem z ciałem ludzkim. Właśnie. A więc ten czas jest dobrym sposobem do porządkowania tej naszej rzeczywistości, włącznie z w jakim sposobem pojmowania istnienia duszy, bo przynajmniej możemy przypisać jej początek istnienia, prawda? A więc w tym wymiarze czasoprzestrzeni dotyczącej czasu, początek duszy istnieje, prawda? Tak. I teraz po prostu dotyczy człowieka, prawda? Inne byty mają duszę. Arystoteles odróżnił, już o tym wspominałem. Panowie zapewne znają dusze wegetatywne, zmysłowe i duchowe, czy umysłowe. Są trzy typy dusz. Bez tego nie uporządkujemy takiego olbrzymiego zespołu zagadnień. Dusza wegetatywna oparta jest tylko na wegetatywnych działaniach, właśnie na fizycznych. Dusza zmysłowa to jest posługiwanie się władzami. Widzę, słyszę, reaguję. I dusza umysłowa rozumiem. To jest termin taki przez Arystotelesa wprowadzony i wciąż aktualny, utrzymywany. Otóż rozumienie to jest to, co wyróżnia człowieka. Żaden inny byt, żadna struktura nie po prostu legitymuje się rozumieniami poza człowiekiem. To jest to, co ja to jest mówiłem wcześniej. Ale myślę, że ja bym się z tym nie zgodził. Przykład, który przychodzi mi do głowy, to szympansy i oszukiwanie. Oszukiwanie jest formą dowodu na rozumienie, ponieważ jest formą konstruowania fałszywej rzeczywistości dla innego, czyli wiemy, jak jest, wiemy, jak chcemy być i jak zrobić, żeby ten inny myślał, że jest inaczej. Zgoda, ale do szympansa można odnieść wysoko zorganizowane, jak jeszcze marksiści to mówili, prawda, działania, powiedzmy, fizyczne, czy po prostu dotyczące ciała, uwarunkowane ciałem, a nie, prawda, niematerialnym czynnikiem przyczynującym. Jest taki opis, gdzie była klatka, w której są banany, dość skomplikowany zamek, tak. I szympansy, które usiłowały się do niego dobrać. Żadnemu się to nie udało, z wyjątkiem jednego młodego cwaniaka. A ten młody cwaniak był młody i słaby. Więc jak otworzył tą klatkę, to dostał w głowę i banany zjadł kto inny. Za trzecim razem nauczył się przychodzić, otwierać ten zamek do 2/3, po czym odchodzić tak, jakby był zupełnie tym niezainteresowany. Reszta nie wiedziała, co dalej robić i po pół godzinie znudzona odchodziła. Wtedy ten przychodził, w ciągu sekundy otwierał to dalej i zjadał wszystko do końca, sam. On dokładnie wiedział, co się stanie, w którym momencie, jakby oceniał, co warto zrobić, co nie warto zrobić, konstruował pewną rzeczywistość naprzód. Miał pewien model. Tylko, że wie pan, zgoda, tylko chodzi o to, że po prostu to jest ubogi bardzo świat intelektualny, prawda, szympansa. To jest oparty w dużej mierze na napędzie do zdobycia pokarmu. No tak, ale powiedzmy człowieka, czy człowiek, prawda, może zaprezentować, legitymuje się bogatszym. Nie wątpię.
I teraz ja myślę, że my do tego nawiązujemy, że dusza ludzka to jest powód wewnętrzny w człowieku, źródło tych bogatszych działań, nie tylko tamtych, jakkolwiek ogarnia i motywuje wszystkie. Tak, tylko pan profesor mówił o trzech rodzajach dusz. Tak. Powstaje pytanie o granice między nimi. I te granice, jeżeli je postawić w taki sposób, a nie inny, obejmują przynajmniej częścią zakresu, także nie tylko człowieka, według mnie. Arystoteles to tak ustawił, prawda, i my tak trochę za nim powtarzamy, że dusza wegetatywna dotyczy, prawda, tylko roślin i po prostu tych... Nie, ale ja bardziej pytam, jak jest, jaka jest relacja tej definicji Arystotelesa do tego, co obecnie wiemy o świecie zwierząt. No ja myślę, że wiemy tylko to, co można, powiedzmy, z tych naszych dotychczasowych rozważań wyprowadzić. To znaczy, są pewne działania, które są różnie motywowane i niektóre są motywowane, czy mają źródło w tym, co nazywamy duszą. A więc tam jest rozumienie, którego żadne inne struktury, żadna inna struktura nie posiada. Rozumienie cechuje też, według, oczywiście posługuje się opracowaniami naukowymi, prawda? Rozumienie dotyczy tylko człowieka, tylko człowiek rozumie i potem decyduje, prawda, odpowiednio do rozumień, że na to się to wybiorę, a tego nie. Stąd Arystoteles, już po tym święty Tomasz, odróżnili intelekt i wolę, prawda, jako dwie władze, czyli podmioty zachowań człowieka, działań ludzkich.